witajcie. Siejemy kukurydzę, siejemy na tym polu, co była kukurydza na ziarno, co tak dużo tych łodyg było. Ale bardzo ładnie wychodzi siew. Ładnie jest to pocięte, to jednak przeleżało przez zimę. Co prawda słaba zima, ale przeleżało przez zimę, to w miarę takie przeprochniałe. Kurzy się dosyć, bo ta wierzchnia warstwa jest suchutka. Te wiatry wysuszyły. Jeżdżę sobie powoli około 8, żeby mi rodzice nie podskakiwały. Ale nawet jak tam jeździłem dychę miejscami, to nie było widać ziarna na wierzchu, żadnego nie znalazłem. Ale mówię, tu dużo nie ma, te 2 hektary z hakiem, to pojadę sobie takie 8, zawsze lepiej to przy grzebie. Bo tutaj to płyciutko, aby żeby doprawiało, ale jednocześnie, żeby trochę jeszcze dobrze cięło te pozostałości, ten gnój, żeby mieszało dobrze. Bo jest jeszcze tej słomy pozostałości, ale ładnie, na króciutko pocięte już teraz jest. Też to pole było opryskane UG Maxem z rana. No i teraz siejemy kukurydzę LG31233. Dostało mi 1,5 porcji z tamtego roku i porcja, co sobie sam ziarno zebrałem, zaprawiłem, nawóz też dałem na to. I po prostu teraz piąty przejazd, bo akurat mi się skończy, jak do końca dojadę. I będzie tak, dwa rządki od miedzy będzie ten kwalifikowane, później 4 swoje, później znowu 4 kwalifikowane i 4 swoje. I zobaczymy, jak to wygląda, czy to rośnie, czy to nie rośnie. Taka swoja zebrana była zaraz przed samym koszeniem kombajnem, ręcznie zebrana, wyskubana, czyli najpierw później leżała zebrana w samych kolbach, bez liści, leżała na zbożu do wiosny, no i teraz niedawno była wyskubana i zaprawiona. Siłę kiełkowania sprawdzałem, o dziwo wyszło 100%, więc siejemy. Może będzie coś z tego. I nawet ta, co jest w tamtym roku zebrałem, jest dużo grubsze ziarno, później wyjdę, pokażę, niż to, co było kupowane w tamtym roku. Zaprawiło też się ładnie. Jeszcze mam z Monsanto DKC 3623, jakoś tak. Też sobie wiadro około 12-13 kg ziarna wyłuskałem, tylko tam to jest znowu troszeczkę drobniejsze to ziarno, takie jest podłużne. No to próba się zrobi i też będzie. Sieje 1,8 jednostki siewnej. Dobra, możemy tu w sumie wyjść, zobaczyć. Stanę, cofnę z pół metra do tyłu, żeby później o mijaka nie było. To wyjdziemy, zobaczymy, bo od razu kończy się to podgarne. No i tak to wygląda po zasianiu. To jest dobre, że jest jeszcze wilgoć zasiane, bo tu jest naprawdę, no to co prawda na dołku teraz, no akurat stanęliśmy, ale nawet widać, jak znacznik odrzuca. To jest wilgoć, normalnie wilgotna ziemia. I to jaka wilgotna? A tutaj mamy powierzchnię, aby troszkę piasek, o. Tu jest dosłownie 2-3 cm i dalej jest wilgotna ziemia. Ale ubita, niby głębosza, ma jak siadła już. O, dalej mamy wilgoć, tu na dołku to ładną wilgoć mamy. Więc tu wszystko mamy zagrzebane w wilgoć. Ziarna na wierzchu nie widać, więc jest bardzo dobrze. Jest tych pozostałości, tego obornika, tych łodyg jest. Ale tu jest fajnie, właśnie mi się podoba, że to jest wszystko. O, tu jest cała wilgotna ziemia. Wał jeszcze idzie po wierzchu, jest to ubite. No i tak. No dobrze, że stanąłem. To jest ziarno, to jest ta sama odmiana. To jest kupowane w tamtym roku, a to jest moje. Ja ile grubsze ziarno jest. Ale do końca dozarabanimy się jeszcze. To już będzie jedna odmiana. Tutaj jakaś mieszanka jeszcze jest. Na czarną godzinę. No i do końca dojedziemy, później popodrzucam to jeszcze i sypię już. Mam jeszcze jedną odmianę, jakaś dumka, coś takiego, to wsypię, bo ją, bo ma podobną wagę, bo na przykład 3 lata temu Ułan ważył 15,1 kg, a w tym roku waży 12,2 kg. To sama porcja, też 50 tysięcy nasion, więc no jest też nasiona, odmiana, a ta sama odmiana w danym roku i dlatego trzeba te próby robić. 1,8 jednostki siewnej siejemy, tak co roku sieje. Gdyby były idealne warunki, czyli tej wilgoci nie brakowało, to dwie jednostki byłoby spoko. Ma się lepszy plon, ale
jak teraz siejemy dwie jednostki czy ponad dwie, to co z tego będzie, jak będzie łodyga stała, a kolby nie będzie. A w tamtym roku odpukać kolba była, mimo tej suszy. Też wcześniej siana, chyba nawet kilka dni wcześniej niż w tym roku, no ale w tym roku jest cieplej. Ale znowu w tym roku są zimne noce i tak cieplej, może w dzień cieplej, ale zimne noce. Żyto rośnie, skrócone, już go ładnie przetrzymało. Zwyżnie poszło, tam to dalej na balota, to już 1/3 wyższe. No i ciemniejsze, no bo tam to zostało, a za to, bo tam jak nawet położy się, to tam nie szkodzi. Jakby było wilgoci nie brakowało, to by można troszeczkę gęściej siać, ale tam musi być tak. Tutaj to pole opryskałem od robaka, bo w tamtym roku właśnie na ziarno kukurydza to pół hektara, tu gdzie trawa była wcześniej, co dziki zniszczyły, to 50% było zniszczone przez dziki i na drugim pół hektara jakieś 20% było zniszczone przez dziki. Więc opryskałem od robaka i teraz zobaczymy, to z tych 2 hektarów zebrałem w tamtym roku lekko ponad 16 ton mokrej kukurydzy. Z tym, że no mówię, pół hektara to 50%, a drugie pół hektara to 20% zniszczone. Jeszcze strasznie tu w tym moim siewie to się nie kurzy i dobrze. Dobra, wychodzimy, co dosypiemy, a to spróbujemy. Tak strasznie się jeszcze nie kurzy, bo nieraz jak jakiegoś piasku złapie gdzieś tam przesuszone bardziej, to kurde nic nie widać. Jak to się sieje, czy to się sieje, czy to się nie sieje. Odrzucamy to. Tak. Tego to jeszcze trochę jest. Drobna ta kukurydza. No, otwieraj się, woda jaka? O, taka, średnio jaka. Dobra, będzie. No teraz tu musi być, kurde, jakie te worki delikatne. Dobra, jeździmy, 2 razy 3 się przejedzie, dalej będziemy myśleć. Na razie ładnie, wałek, nie cieknie nic po uszczelnieniu. Jest git. No i cóż, tak to się prezentuje. Wymieszane. Ładnie wilgoć jeszcze jest, nawet na wierzchu wydostała się, ładna wilgoć. A coś głębiej, to już w ogóle ładnie jeszcze wilgoci. Uwałowane i nie ruszamy, niech rośnie, niech wilgoć nie ucieka. Jadymy. Myślę chyba ze 2 razy wyciągnę, rozkręcić jeszcze, żeby to lepiej dusiło na wał. O ile to ruszę, fuh, ruszę. A nie skrócić, tylko rozkręcić. O, niech rośnie, dobra, jadymy. Rozłączanie napędu działa ok. Sprzęgło złożone. O, tu jest mniej pozostałości na tej górce, to sobie troszeczkę szybciej jeżdżę. Ale się kurzy. Nawet nie można szyby otworzyć, żeby zobaczyć jak to tam leci, bo tak bije kurzem do góry spod kół. Tak nie ma strasznie dużo tych pozostałości, to sobie to tak mówię, koło dychy jeżdżę w takim siewie. Tak jak i w zbożu przeważnie. Słupa nie ścieli. Ale tak jak właśnie tam dalej się zaczyna więcej tych pozostałości. Tu na tej górce jest mniej, bo właśnie mówię, 50% robactwo zniszczyło kukurydzy. Ona była, jako mała była, później jaka większa, to kurczę, tak zaczęła troszeczkę jakoś falować, ginąć. Już nie było czym wjechać, nawet jak to opryskać, tak zostało. Bo po trawie tak się nie sieje, nie siałem nigdy kukurydzy, bo wiadomo to robactwo, ale
No dziki mi zniszczyła, mówię, coś tu będę siał na tym końcu pola, kawałek, coś innego, zasieję jednolicie kukurydzę. A nie pomyślałem, bo mogłem wtedy opryskać od tych robaków i by też pewnie było lepiej. No zobaczymy w tym roku, no. Dziki już się zaczynają pokazywać. No będzie problem z nimi. Jeśli chodzi o spalanie, o teraz, tylko że teraz to ma lekko, bo to jest po głęboszu, to co to ja puszczam o parę centymetrów, aby żeby doprawiało, zdychę więcej nie wchodzi, no i ma lekko, no bo jest pulchno. Ale był pełny bak zalany, to akurat sprawdzimy, a nie sprawdzimy, bo nie będę dolewał, bo muszę gumę pomiędzy bakami zmienić, bo są dwa baki i ta guma między dolnym a górnym bakiem już jest taka troszeczkę, zaczyna być spękana, więc akurat te osłony boczne zdjęte były do tego, aby sprzęgło wyciągnąć, więc nie zakładałem, tą gumę muszę zmienić, to nie zatankuje do pełna, więc nie sprawdzimy, ile spala. Może mu 300 litrów z górnego baku starczy. No dobra, ja to działam, jeszcze później to skończę, to jeszcze zostaje 6,5 hektara zasiać, tylko tam to już na głęboko, bo tam nie było głęboszą robione. Znaczy było, były ścieżki, ale całe pole będziemy lecieć już na głęboko. Będziemy działać. Dzisiaj jakby się wyrobił, jest godzina 9, tam pojechać rozsiać nawozy, to może by dzisiaj coś tam udało się wsiać. Dobra, działam, trochę się kurzy, na razie.